Dzień dobry, kochani. Witam Was w pierwszym odcinku w 2024 roku. Jak widzicie, kurki dzielnie pomagają w przygotowaniach do sezonu. Rozgrzebują pazurkami, przygotowują mi podłoże, ale niestety i zniszczyły mi kawałek folii. Ona będzie do wymiany bądź do naprawy. O tym jeszcze zdecydujemy. Gotowi do sezonu 2024? Nasiona przygotowane? Ja większość nasion mam z pomidorów, zwłaszcza własnych. Fasolki, część również, ale zaraz Wam pokażę, co będzie w kolejnych odcinkach. To będzie taka mała zapowiedź jednego z warzyw, które będzie uprawiane w wielu odmianach. Nie chodzi tutaj o dynię, zobaczycie je na zdjęciach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić odcinka, kiedy będę omawiać te odmiany pokazane na zdjęciach. To jeszcze nie wszystkie fasolki, jakie zakupiłam na sezon 2024, ale bądźcie cierpliwi i czekajcie na film poświęcony właśnie tym fasolkom. A bohaterem dzisiejszego odcinka ma być ten oto pomidor. Jednym słowem można go określić jako szaleniec. Dlaczego? Sami zaraz zobaczycie. Pomidor z odmiany koktajlówek Barry's Crazy Cherry. Patrząc na jego kwiatostan, można doznać szoku. Kwiatek, za nim pączek, za pączkiem kolejny pączek, a za tym pączkiem jeszcze jest kolejne dwa pączki, za tymi pączkami jest kolejne trzy pączki. I tak w kółko. Setki kwiatów, setki pączków. I tak kwitł do jesieni. Pomidor wysokorosnący, dorasta do 1,80 m, wymaga palikowania. Nadaje się do uprawy pod osłony i do gruntu. Uprawiając go pod osłonami, możemy mu pozwolić na 5 gron. Uprawiając go w gruncie, najlepiej go zostawić tylko na 3 grona. Pomidor pochodzi z północnej Kalifornii i jest dziełem Brada Gatesa. Odmiana dosyć odporna na choroby, a owoce są odporne na pękanie. Ale zdarzyło mi się kilka pękniętych. To z mojej winy, po prostu je za długo przetrzymałam na krzaczku. Tą odmianę można podziwiać za same kwiatostany. Setki kwiatów, jakie wytwarzał, przyciągały wzrok. Nasiona tej odmiany zakupiłam na portalu Allegro. Polecam Wam poszukanie jej właśnie tam. W ubiegłym sezonie miałam ją po raz pierwszy. W tym roku też ją posieję. Przy okazji obchodu wszystkich pomidorków często do niego zaglądałam i podziwiałam go za ilość wytwarzanych pomidorków. Ale na tym etapie, jaki teraz widzicie na zdjęciach, jeszcze nie wiedziałam, ile tych pomidorów będzie w końcowym efekcie, jak to grono będzie wyglądać i jak będzie smakował. Obchodziłam go w formie niedojrzałej i już się nim zachwycałam. Kwiatostany w trakcie rozwoju zaczęły się wydłużać, były coraz cięższe i zaczęły się kłaść na agrotkaninie. Tu widzicie grono, ono było bardzo ciężkie. Ja jedną ręką nie byłam w stanie podnieść całego grona. Wszystkie pomidorki były utrzymywane na jednej łodydze z tego grona i to był tak potworny ciężar, że sama się dziwiłam, że się nie złamało to grono pod tym ciężarem. Dojrzałe pomidorki z tej odmiany mają kolor ekry bądź lekko żółty, taki kanarkowy. Są bardzo smaczne. Niewielkich rozmiarów, ale jest ich bardzo dużo na jednym gronie. Dojrzałe owoce zostały zerwane, a zobaczcie końcówki kwiatostanu. Tam na tych końcówkach wystających jeszcze cały czas tworzyły się pomidorki i one dojrzewały aż do października. W pełni dojrzałe owoce mają bardzo cienką skórkę, a miąższ słodki. Lubiany jest przez dzieci. Bardzo wdzięczna koktajlóweczka odmiany Multiflora. Nieprzerwanie owocuje, aż do jesieni. Nie wytwarza dużej ilości wilków. Ja puściłam ją na jeden pęd i to była dobra decyzja. Wszystkie wilki jej oberwałam.
ta odmiana nie rosłaby i nie plonowałaby tak dobrze puszczona na więcej pędów niż jeden. Multiflory z reguły uprawiajmy wyłącznie na jeden pęd. W ubiegłym sezonie jedyną koktajlówką multiflora, jaką puściłam na dwa pędy, był pomidorek akordeon cherry. Wytworzył bardzo dużą ilość słodkich cukiereczków. Ja je nazywam cukiereczkami, bo tak smakują. To grono dosyć sporo ważyło. Taką ilością owoców można by wykarmić pół małego miasteczka. Na najwyższych gronach również zawiązywało się mnóstwo małych pomidorków, choć już nie były tak obfite jak te pierwsze dwa gronka. Jedną z jego najważniejszych zalet jest to, że po zerwaniu bardzo długo nadaje się do spożycia. Owoce zerwane długo potrafią leżakować, nie wiotczeją i nie tracą wilgotności. Są cały czas takie sprężyste, słodziutkie. Odmiana idealna dla kogoś, kto ma ograniczone miejsce przeznaczone dla pomidorów. Zajmuje jedno stanowisko, a wytwarza mnóstwo przepysznych pomidorów. Oberwanie tego grona z wszystkich dojrzałych owoców zajęło mi dobre kilkanaście minut. Ten pomidorek nadaje się do spożycia bieżącego, ale też i na soki. Do suszenia nie polecam tego pomidora, bo jest zbyt wodnisty. Tu widzicie drugie grono, równie obfite i ciężkie. Po raz pierwszy tę koktajlówkę zobaczyłam na zdjęciach. Były to zdjęcia głównie ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy u nas nie była kilka lat temu jeszcze tak dostępna, jak jest w tej chwili. Pod filmem będzie umieszczony link do aukcji, na której ja zakupiłam ją rok temu. Wystarczy rozwinąć opis filmu, wejść w link i tam będziecie mieli tego pomidorka. Bardzo gorąco zachęcam Was do uprawy tej odmiany multiflora. Jest niezawodna, a przy tym bardzo smaczna. Widzicie, oglądamy, a ja już urwałam całą miseczkę pomidorków. Pomidorek owocował nieprzerwanie aż do pierwszych przymrozków. Potem oberwałam całe grona z pomidorkami, które dojrzewały sobie w suchym miejscu pod altaną. Kochani, polecam Wam tego pomidora, bo jest naprawdę bardzo smaczne i jak widzicie, bardzo plenne. Zachęcam Was również do oglądania moich dalszych odcinków, a będą to już odcinki poświęcone uprawom w 2024 roku. Będą to nasiona nie tylko pomidorów, ale i też różnych odmian innych warzyw. Wszystkiego dobrego Wam życzę w tym 2024 roku, zdrowia i obfitości w ogrodzie. Do następnego razu. Pozdrawiam Was. Pa, pa.